10 ciekawostek o papieżu Franciszku. Franciszek był kardynałem i prezbiterem w San Roberto Bellarmino. Oprócz obowiązków kardynała i prezbitera należał on także do papieskiej rady do spraw rodziny oraz kongregacji do spraw duchowieństwa. José María Bergoglio, bo tak naprawdę się nazywa, dzięki swojej wrodzonej wrażliwości dał się poznać jako osoba bardzo zaangażowana w sprawy najbiedniejszych. Jego posłuch wśród zwykłych ludzi i biednych ludzi sprawiał, że coraz większa ilość osób darzyła go rosnącym zaufaniem. Bez wątpienia ten etap w jego życiu przyczynił się do późniejszego wybrania go na papieża. Papież Franciszek został wybrany w wieku 76 lat. Był on jednym z najstarszych kandydatów na konklawę. Jego stan zdrowia nie należy do najlepszych, gdyż posiada on tylko jedno płuco. Stracił on płuco w młodości podczas poważnej infekcji, dlatego też jego kandydatura nie była rozważana poważnie przez komentatorów na konklawę. Papież Franciszek w swych wywiadach wielokrotnie podkreślał, że jego następca powinien być młody i silny. Biorąc pod uwagę, że po wyborze zasłynął ze swojej skromności oraz pokory, mieszkał w małym mieszkanku i sam sobie gotował, odmówił mieszkania w pałacu z innymi arcybiskupami i jeszcze nie limuzyną, zaznaczając, że lubi jeździć autobusami, zyskał poparcie wiernych na całym świecie, a co za tym idzie, można śmiało stwierdzić, że wybór tak starego mężczyzny i chorego był dobrym wyborem. Papież Franciszek jest synem kolejarza i emigranta włoskiego. Nigdy tego nie ukrywał i zawsze był dumny z tego, z jakiej rodziny pochodzi. To niesamowity człowiek o bardzo dobrym sercu, skierowanym w pełni do bliźnich. Tak mówił swoim ojcu. Papież Franciszek może nie jest alkoholikiem, ale uwielbia czerwone wino. Mimo tego, że żył on skromnie i nigdy nie odnosił się z tym, kim jest, zawsze w jego życiu towarzyszyło mu dobre czerwone wino, które popijał sobie w ważnych momentach swojego życia. Jest to niesamowite, że mimo tego, że jest on głową Kościoła katolickiego, nadal wyznaje, że kocha te same wartości i te same rzeczy, w tym wino. Franciszek został oskarżony o współpracę w latach 70. XX wieku z huntą przy porwaniach jezuitów Orlanda, Joria i Franza Huliska. Pierwszy z nich oskarżył papieża o to, że nie powiedział przedstawicielom reżimu, że popiera pracę w slumsach prowadzoną przez swoich podwładnych i w efekcie dostali się oni w ręce szwadronu śmierci. Oskarżenie nie przedstawiło dowodów przestępstwa. Kardynał Bergoglio wtedy jeszcze nie podejmował obrony. Dopiero w 2010 roku ujawnił w rozmowie z biografem, że jego osobiste starania doprowadziły do uwolnienia porwanych oraz, że regularnie ukrywał na terenie kościelnym osoby poszukiwane przez huntę. Jedynemu mężczyźnie, podobnemu z wyglądu, dał swoje dokumenty, by mógł uciec. O bierność wobec porwań dzieci opozycjonistów oskarżała przyszłego papieża także organizacja Baptist Plaza de Mayo. W 2012 roku kardynał Bergoglio przeprosił Argentyńczyków za postawę kleru podczas brudnej wojny, uznając za winnych huntę i lewicę. Domniemaną współpracę kardynała Bergoglia z huntą opisał Horacio Warbicki w książce Cisza, tajne stosunki Kościoła z ESMA. Reportaż oparty został m.in. na relacjach świadków. Sam Halis twierdzi w swojej książce, że z jednym współbratem zakonnym w slumsach pracowali i żyli za zgodą przełożonych, posłani tam przez nich. Miał też w swoich rękach 30 dokumentów stwierdzających, kto doniósł na nich wojskowym, że są terrorystami. Jedynym dokumentem źródłowym mającym posłużyć za dowód rzekomej współpracy Franciszka z huntą, w którym kardynał jest wymieniany z nazwiska, wykorzystanym w owej książce, jest wzmianka urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych o tym, że kardynał sugerował, aby nie dawać mężczyznom zgody na przedłużenie ważności paszportu podczas pobytu zagranicznego. Kilka dni po wyborze papieża, 15 marca, rzecznik Watykanu stosunkował się do stawianych Franciszkowi o związki z huntą i przedstawił oficjalne stanowisko Watykanu. Lombardi oświadczył, że wszelkie zarzuty są bezpodstawne, a kampania przeciwko Bergogliowi jest znana i była prowadzona od wielu lat. Dodał, że istnieją liczne relacje, które ukazują, ile Bergoglio uczynił, by ochronić wiele osób w czasach dyktatury wojskowej oraz doprowadził do
przeproszenia przez argentyński kościół za to, że ten nie przyczynił się wystarczająco do zwalczania brudnej wojny. Franciszek jest tak naprawdę pierwszym papieżem, który bezpośrednio wypowiedział wojnę pedofilii wśród księży. W dniu 5 marca 2013 roku Franciszek przyjął na audiencję arcybiskupa Millera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary. W oficjalnym komunikacie zaznaczono, że papież w kwestii pedofilii wśród księży zalecił kontynuowanie linii postępowania określonej przez Benedykta XVI. Ponadto Franciszek podkreślił wagę podejmowania zdecydowanych działań w sprawie przypadku wykorzystywania seksualnego przede wszystkim poprzez wspieranie działań w zakresie ochrony małoletnich, pomocy tym, którzy w przeszłości stali się ofiarami takiej przemocy, wszczynaniu postępowania przeciwko sprawcom dzięki zaangażowaniu lokalnych episkopatów w formułowaniu i wdrażaniu niezbędnych dyrektyw w tej dziedzinie. Ma to na celu podkreślenie wiarygodności świadectwa i misji Kościoła. Podczas obrad Rady Kardynałów w 2013 roku kardynałowie zdecydowali i papież zaakceptował pomysł o utworzeniu komisji do spraw przypadków pedofilii w Kościele. 22 marca 2014 roku papież utworzył komisję do spraw ochrony nieletnich. Franciszek jest uważany za jednego z najbardziej liberalnych i rewolucyjnych papieży w historii. Jako teolog wcześniej odżegnał się od teologii wyzwolenia, wiążąc się z jednym z posobrobowych ruchów. W swoich pismach podkreślał istotę Kościoła jako wspólnoty wszystkich wiernych, której kapłani są jedynie częścią. Zachęcał do otwarcia się na spotkania z osobami niewierzącymi. Krytykował też przypadki nieudzielenia chrztu dzieciom urodzonym poza małżeństwem. Jako arcybiskup Buenos Aires starał się budować dobre relacje z organizacjami żydowskimi. W swoich kazaniach kładł nacisk na współczucie wobec ubogich, podkreślał jednak znaczenie świętości duchowości, uznając, że przemiana serc ludzi bogatych przyniesie więcej pozytywnych skutków dla biednych niż same działania polityczne. Wyrażał poparcie dla programów na rzecz rozwoju społecznego i publicznie krytykował politykę wolnorynkową. Jednocześnie odcina się od ideologii marksistowskiej. Według kardynała Turksona papież nie odrzuca wolnego rynku, jeśli ten służy człowiekowi, a nie na odwrót. Jako arcybiskup wzywał księży swej archidiecezji do przeciwstawiania się aborcji i eutanazji, jednakże nie miał nic przeciwko wyspowiadaniu i rozgrzeszenia z tych grzechów. 1 września 2015 roku z okazji ogłoszenia Roku Świętego Miłosierdzia Franciszek udzielił wszystkim księżom spowiednikom pozwolenia na rozgrzeszanie wiernych, którzy dokonali aborcji. Ponadto papież Franciszek nauczał potrzebie szacunku i niedyskryminowania osób homoseksualnych. Papież Franciszek od 1990 roku nie ogląda telewizji, ponieważ taką obietnicę złożył Matce Boskiej. Złożona obietnica jest dla niego największą świętością, dlatego od 1990 roku nie włączył ani razu telewizji. Wyjątek stanowi piłka nożna. Zdaniem Franciszka piłka nożna pozwala nie tylko na nawiązywanie realnych znajomości, sprawia, że dzieci odpowiednio się rozwijają i uczą się życia. To najpiękniejszy sport na świecie, powiedział. Jego zdaniem futbolu nie są w stanie zniszczyć interesy finansowe ani interesy polityczne, bo futbol zawsze będzie ponad wszystko. Jeśli się zastanawiacie, jakiemu klubowi kibicuje Franciszek, to ja wam powiem. Jest to klub San Lorenzo z Buenos Aires i klub ten jest kojarzony właśnie z biedotą. Franciszek jako pierwszy papież pochodzi z Argentyny, jest pierwszym papieżem jezuitą, a dodatkowo jest jednym z niewielu wybranych w takim wieku, z problemami zdrowotnymi, a do tego zaznacza, jak bardzo papież ma obowiązek życia ponad stan. Nie ukrywa, że tęskni za zakupami w supermarkecie czy jazdą metrem. Tęskni on za życiem zwykłego człowieka i to przede wszystkim mówi o tym, jak bardzo jest podobny do każdego z nas. Z tego względu wybrał właśnie imię Franciszek od Franciszka z Asyżu, który znany był przede wszystkim z życia w ubóstwie i wspierania biednych. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam was na moje dwa pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia.
Trzymajcie się. Cześć.